Witajcie na kanale Rockday. Dzisiaj Wam pokażę taki efekt, który jakiś czas temu przyszedł do mnie firmy Fender. To jest ABY pedal. Zobaczymy od razu na żywca, jak to działa. Ja go już nawet nie testowałem, więc zaraz zobaczymy, jak on to funkcjonuje. Otworzymy, wszystko będzie git. Nagrywa się. Bardzo dobrze. Instrukcji tutaj żadnej nie ma. To jest efekt, który po prostu przepuszcza sygnał na dwa wzmacniacze lub na jeden, lub na wybrany przez użytkownika wzmacniacz. Tutaj z tyłu jest tylko pokazana taka malutka, króciutka informacja, jak to powinno się używać. O, że możemy podłączyć gitarę do dwóch wzmacniaczy albo dwie gitary do jednego wzmacniacza. Tej drugiej opcji nie będę sprawdzał, bo tutaj bym musiał lecieć po gitarę i na dwóch gitarach na raz grać. Mamy też tutaj oczywiście wejście na, znaczy wejście za klapką, pod za śrubkami się kryje gniazdo na, znaczy gniazdo, otwór na baterię 9V. Nie będę otwierał, no tu jest napisane, że można użyć, ale oczywiście też jest wejście na zasilacz, standardowy zasilacz Bossa czy Yankee, czy to takie, ta końcówka standardowa, tutaj nie wiem, pewnie będzie słabo widać. No, coś tam widać. No i tak, na froncie mamy dwa włączniki A i B. I co tu jeszcze mamy? No tak, na jednym wybieramy, że mamy sygnał A i B, a tutaj wybieramy A lub B. No i diody, gitarkę podłączamy do tego środkowego, a wzmacniacze podłączamy do tego. Także uwaga, będziemy testowali. Zaraz być akcja, reakcja. Do wejścia A podłączam Line 6, co tam tutaj stoi, Line 6 Spider. Tylko jeszcze sobie podłączymy ładnie zasilacz, podłączymy sobie drugą gitarkę, drugi wzmacniacz. Się szaleństwo, bo możliwe, że będę mieć kabel troszeczkę do wymiany, więc zaraz zobaczymy, jak to funkcjonuje. Możliwe, że ten kabel mi tutaj szwankuje. A wy przez ten czas się delektujcie kiepską jakością filmiku. Też kiepską jakością, kiepskim światłem. Takie mam pomieszczenie, to jest dziwne. Chciałem pokazać, jak to działa. Dobra, uwaga, uwaga. No, to nie wiem, czy widać gitary. Gitara podłączona. Mamy wybór taki. O, nawet sobie zrobimy. O, chyba to wszyscy widzieli, jak to będzie tak sobie wisiało. Wszyscy widzą, łącznie ze mną. Teraz jest A, czyli Line 6. Dobrze działa w porządku. Tutaj teraz mamy tak. Wybierzemy A lub B. To teraz wybiorę, teraz żeby wyszedł. Szwankuje coś kabel, ale sygnał przechodzi, ale to tak, czyli elegancko, bardzo płynnie przechodzi, bez żadnego stuknięcia, kliknięcia, niczego, po prostu przechodzi z jednego do drugi, z jednego wzmacniacza na drugi. Teraz zobaczymy sobie, jak A i B. Czy mogę sobie zrobić, że na przykład thank you.
działa naprawdę bardzo fajnie. Właśnie teraz jak nawet gram na dwóch wzmacniaczach, czyli sygnał jest rozdzielony od razu na dwa wzmacniacze, no to każdy brzmi inaczej. Pierwszy raz gram w ten sposób i muszę przyznać, że no, efekt jest fajny. Wiadomo, Behringer on tam brzmienie swoje ma, jakie ma. Tutaj ten kabel coś świruje, ale jak teraz na to patrzę, w tym momencie uważam, że to jest bardzo dobry wybór na ten efekt. To jest firma Fender. Fender taki pomarańczowy. Bo bardzo długo się zastanawiałem nad jakimiś innymi... Długo się zastanawiałem nad różnymi efektami, tymi właśnie przełącznikami, bo mamy jakieś różne i nawet bodajże Mesa robi i Elektroharmonik, też Boss też robi taki efekt bardzo właśnie rozbudowany. Właśnie nad nim się zastanawiałem, bo był bardzo rozbudowany, tam miał jakieś różne możliwości jeszcze, takie kombinowanie, nie pamiętam w tym momencie jakie, tylko cena była 400 zł bodajże tego Bossa. Ten Fender kosztuje 160, na Allegro kupowałem za 160, 150, coś w tym stylu. Wiadomo, to kwestia oczywiście, jakie mamy wzmacniacze, takie też będzie finalne brzmienie, bo to od tego bardzo dużo zależy. Ale ja Was zostawiam samych. Zostawiam Was samych. Efekt w miarę fajnie. O, jak jeszcze zgasi mi światło. O, brzmi bardzo. Efekt był przy zgaszonym świetle bardzo fajny. Także dobra, ja Was zostawiam z decyzją o kupnie, o zdecydowaniu się, czy kupić, czy nie. Oczywiście no, można tak rozważać ten temat, że jak już mam jeden wzmacniacz, po co mam drugi wzmacniacz używać, albo właściwie po co on to pokazuje. Ja akurat wziąłem dlatego, że mam ten efekt. Pokazywałem go w innych filmach. Efekt Ditto Looper. I właśnie on o tyle ma taką wadę, że jeżeli gram na jednym wzmacniaczu do pętli, który on stworzył, to po prostu ten sygnał się tak troszeczkę gubi. Krótko mówiąc, gubi. I nie wiem, jakie efekty są innych takich kostek looperowych, że tak powiem, bo może inne firmy inaczej to rozwiązały, ale obawiam się, że nigdy to nie będzie dobre rozwiązanie, jeżeli byśmy mieli mieć dwa sygnały puszczone do jednego wzmacniacza. Dlatego ja właśnie kupiłem ten rozdzielacz, że sobie gram pętlę, nagrywam sobie pętlę na tym, później odtwarzam go na jednym wzmacniaczu, a sam improwizuję na drugim wzmacniaczu. Więc po prostu potem mi ten przełącznik ABY będzie potrzebny. Także dobra, dzięki za uwagę. Do zobaczenia w następnych filmach.